Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest sobota, 13 października 2018 roku. Kończymy już zbiór jabłka. Dosłownie nam kilka rajek zostało, pewnie jeszcze na poniedziałek. Plus od poniedziałku rusza również ostatni zbiór takiego zimowego jabłka, ale czy my to będziemy robić, to nie wiem, więc prawdopodobnie to będzie ostatni materiał ze zbioru jabłka w tym roku. No tak jak widać, to nic nie widać, czyli bardzo mało tego owocu już zostało. To jest trzeci raz, jeśli chodzi o zbieranie dołu. No niektóre są jeszcze bardzo ładne, ale generalnie jest prawie wszystko już zebrane. Zależy jeszcze od rajki, no ten trzeci sektor tutaj jest wybitnie mało. Co do pogody, należy jeszcze tutaj wspomnieć 27 stopni, więc też taka ciekawostka, ale to już też można się przyzwyczaić. To są po prostu takie anomalia pogodowe. To już któryś raz w październiku tego typu pogoda się trafia. Ja nawet kiedyś pamiętam 30 stopni przez 2 dni w październiku. Teraz generalnie cały tydzień był taki plus minus 25 stopni. Nawet poranki były bardzo ciepłe, co też jest niespotykane, bo dzisiaj to prawie 19 stopni, tam 18,5 pokazywało. Więc pracuje się dobrze. Kolejny tydzień ma być już jednak deszczowy, temperatura w dół, no, czyli taka typowo jesienna pogoda. Generalnie drzewa zaczynają się robić liście na drzewach żółte. Tutaj jeszcze na tych drzewach owocowych tego nie widać za bardzo, ale no wszędzie dookoła już taka typowa jesień. Tu taka mała informacja. To się Nie nazywa dawaj tak blisko, lustro. nie będzie widać. I dzisiaj będzie na to pryskane. Zobaczcie, jak to wygląda. Dzisiaj musi być pryskane, bo całą plantację to zaraz dziadostwo zaatakuje. Tak, tego jest bardzo dużo. Tak. Czekaj, nie. Chodzi mi o to, żeby pokazać. I to Zobaczcie. takie brązowe się Tak. właśnie. Nie wiem, czy widać, bo ja nie mam podglądu na To tą z kamerę. holenderskiego od krwi bluestro, No to tak. takie właśnie jakby krwawe plamy. Do tego jeszcze, jak jest bardzo gorąco, takie jak dzisiaj, to generalnie z tych wszystkich oprysków, no kamera pewnie tego tak dobrze nie zobaczy, to aż się pyli. No Jest taki sztos, wszystko kurz taki. tak zakurzone, po tym bardzo łatwo jakąś alergię złapać, uczulenie, kichanie i tak dalej. Łatwiej złapać alergię niż żarzączkę, pamiętajcie. To z pewnością. Mówię, pogoda jest bardzo fajna, ale ja takiej pracy nie lubię, bo to jest więcej chodzenia jak zrywania. W bakach nie przybywa. No, to ostatnie podrygi, później kolejne miesiące pracy na to, żeby znowu przez kilka tygodni zbierać. A zaczęliśmy równo zbiory od 6 sierpnia, od zbiory od Delby Triumfa później. i Triumfa, a kończymy Junami Brejbunda. plus Brejbund. Czyli w tym roku ponad 10 tygodni zbierania, tak jak ktoś od I ten jest początku dziesiąty. przyjechał. Ten Ten tydzień. jest 10, no i kolejnego tam pewnie z pół tygodnia będzie w sumie. Chcemy pozdrowić Damiana. I nie I tylko. nie tylko. Generalnie tych, których już z nami nie ma. Tych, którzy czekają na kasę. No to jeszcze trochę poczekają. Dobra, to tyle, bo będę odpalał traktor i nic już nie będzie słychać. Trzymajcie się, na razie.